Siemaneczko ludziska, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. Z tej strony oczywiście ja, czyli Agro Team Games. W dzisiejszym odcinku oczywiście z nami jest Krzychu Gaming. No Krzychu, tam jak tutaj już widzicie ślady, już pojechał sobie do sklepu po nowy nabytaczek, że tak można powiedzieć. Bo jak tutaj, czekajcie, zaraz wam zaprezentuję co jak, bo tutaj robiliśmy już troszeczkę żniwa, tam jeszcze jedna belka została na polu. No tutaj wyszło nam z jednego kawałka trzy belki. Że tak powiem, no troszeczkę mało, ale no nic nie poradzę na to, a my sobie jeszcze w dzisiejszym odcinku, bo widzicie, tutaj już nam troszeczkę urosło, urosło nam zboże, tu jest żyto, tam jest pszenżyto, są takie owiec jest, sorry, to zobaczycie wszystko jak urośnie, a my sobie w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie zasiać na jedno pole po prostu zboże. Czekajcie, ja jeszcze czas dam razy 15, myślę, no tak, razy 15, sorry, to tam jakieś dźwięki, jeśli słyszeliście. Season moda żeśmy zlikwidowali. Tak, season moda zlikwidowaliśmy, bo mnie zaczął denerwować. A jak Krzychu mówił, zostaw, ale nie, stwierdziłem, że wywalimy go i że będziemy normalnie grali, ale będziemy nadal realnie grali, tak jak wszystko się powinno robić. Dokładnie. Dobra, tutaj rozsiewacz już przy 60 jest, nie mamy tego... Pokaż im nowy rozsiewacz właśnie. No to właśnie jadę nim. A. No jedziemy właśnie sobie tutaj na to pole, gdzie na którym w ostatnim odcinku z tej serii, nie u mnie na kanale, tylko u Krzycha, Krzychu właśnie rozrzucał nawozy. Siał sobie tutaj na tym polu. A my sobie na tym polu stwierdziłem, że sobie zrobimy właśnie rozsiewanie nawozu z tego powodu, że na tym polu jeszcze nie pracowałem u siebie na odcinku. No najwyższa pora, aby to zrobić. Ogólnie tak, dogadaliśmy się z takim gościem na żniwa, no nie? Serdecznie go pozdrawiam, na pewno ogląda ten odcineczek, że przyjedzie do nas na usługi, czyli na dwa kombajny, bo my mamy Bizona, tak, Bizona mamy, Z056, a na nasze, no, niby szczerze mówiąc, dużo tych pól nie mamy, no nie? Ale są, niektóre są duże, jakby nam przyszło samemu kosić naszym Bizonem, no to trochę by nam to zajęło, nie? Ale chcę, gdzie jesteś? Ale tutaj na polu jestem. To czekaj, jak podjadę, zaraz zobaczysz, czy się nam nabyć. No to stań tam koło drogi, koło przystanku, czy coś tam jest takiego. I przyjedzie do nas właśnie na... co to? Na usługi, tak, na usługi. My zapłacimy mu tam, ale no nic nie poradzę na to. Stwierdziliśmy, że tak i się dogadaliśmy. Termin wstępny jest ustalony, kiedy to będzie, ja nie mogę zdradzić. Kiedy to jest, ten termin będzie. Ogólnie tutaj można zauważyć nowy nabytek. O, no, o, zjedź, o. Chodź tu, pokaż. No czekaj, tu dojadę do końca. I tak, jak sami... Tutaj, jak sami widzicie, jest nasz nowy nabyteczek. Potinger, kosiarka. No, jest spora na 2 chyba metry, 2,5 metra. Coś takiego. 16 idealnie tutaj pasuje. No właśnie. To ty jedź sobie kombajn kosić, tylko jedź tutaj na to pole, jedź na wprost i tutaj jest zaraz pole, łąka jest. Tu obok, tu? No obok tutaj, to jest mała łąka, jakaś zbytnio duża nie jest. No, o tutaj, no ta. Bo tak, mamy wszystkie łąki skosić, jakie są możliwe kosić. Dobra, wszystkie? No te, które są nasze, no nie? Okej. Okay. Trochę tego będzie, no ale... No, ale no co poradzić, no trzeba, potrzebujemy trawki, bo... Krówki już niebawem będą. Już też się tam ugadałem właśnie, że będzie transport przywieziony. Będzie ile? 12 sztuk chyba? Czy 20? 12, no. 12 lub 20 sztuk będzie już przywiezionych. Znaczy już mam, gościu nam tam odłożył je, tak jakby, no nie? Tylko przywieźć musi, nie? No tylko przywieźć, ale jeszcze nie mamy funduszy na nie, żeby je zbytnio zapłacić. Ale tam wiecie, kredyt zawsze można wziąć na te krówki. Ale też nie mamy jeszcze, musimy tam obory dokończyć, remontować, bo tam troszeczkę, bo tam parę rzeczy trzeba było wyremontować, no nie? No i właśnie je sobie remontujemy, tak w międzyczasie, jak mamy wolne czy coś, bo odnawialiśmy całkowicie tą stajnię. Naprawdę, o Jezu, ten bod nas zaczepia, ja. No to ja się sobie taki, no, informuję. No, sorry za to ogólnie, jeśli słychać właśnie tam TS-a. Ale to później to zmienię, tak już nie martw się. Ale to wina, no po prostu niczyja wina, ale tak powiem. Ogólnie ta 60 do tego, do tego rozsiewacza w sumie w sam raz pasuje, szczerze mówiąc. Nie nosi jej? No nie nosi właśnie, jest idealnie, że tak powiem.
No tylko ono rozrzuca ten rozsiewacz na 12 metrów, co zbytnio dużo też nie jest. No ale wiecie, zawsze to jest coś lepiej na te 12 metrów niż ogólnie, żeby wcale nie było tych nawozów. Ej, my to łąki to będziecie na ścianę czy na tramę dawać? A nie wiem, zobaczymy. Dobra. No trochę tych łąk będzie, nie? No, ale no co powiem. O Jezus, tu błoto na łące jest, ty. No, ty się tam śpiesz, bo ja już tutaj kończę rozsiewać nawozy. Wiesz, jak mnie tu wznosi? Nie wiem. To jak coś, to ja dasz mi, skończysz tą łąkę i mi dasz, dobra? Ja pojadę sobie na inną, a ty będziesz przewracał pomału. Bo ty masz dopiero jeden z 3 minuty odcinka. 5, 6, 6, 7. No to troszeczkę sobie pokosisz też. No, bo chcemy tak, żeby u mnie było trochę koszenie i jeszcze przewracanie. A u Krzycha, no raczej zgrabianie. Zbieranie i owijanie. Zgrabianie jeszcze, bo trzeba to zgrabać. I sprasowanie, a u mnie jeszcze będzie owijanie i zwojrzenie na farmy. Dobra, ja tutaj jak? Tak, bo reszta pól już jest rozsiana, rozsiałem sobie to już wcześniej tam. Bo tutaj widzicie. Tutaj widzicie, są ładnie zwiato zrobiona. Co? Mamy łańcuch jakiś? Nie. Dobra, może wyjadę, dobra. Luz. Ciężko, ale wyjechałem. No tutaj wiata wam, znaczy gar, staje, zaraz wam pokażę co i jak. No tutaj zrobiliśmy kanalizację, teraz, znaczy nie kanalizację, tylko na gnojówkę po prostu. Tutaj deskami na razie to przykryliśmy, bo jeszcze nie mamy wylanego betonu, żeby na pokrywę. No i tutaj taka płyta nawet do obornika w Sablas, to ona też ją trochę poszerzyliśmy ją tutaj w tą stronę, bo ona była gdzieś od tej strony, gdzieś tak dotąd, żeby, bo byłaby za mała, a poszerzyliśmy o drugie tyle w sumie. No i co, no. Tutaj płot jeszcze by kiedyś w przyszłości pasowałoby wymienić, ale to na razie pieniążków nie ma. O, tutaj jak, z czasem. No, tutaj jak widzicie, drzwi są wyciągnięte jeszcze, bo je będziemy musieli założyć. No i tutaj pasowałoby jeszcze poremontować, zaszpachlować w sumie te ściany i sufit i tyle. A reszta to jest w sumie nic. Zakopię się tu zaraz. To omijaj tamto. No to chodź i zobacz. Czekajcie, ja tam pobiegnę do Krzycha. O Jezu, nie tędy. Nie wyjedziesz? No to omij tak. To. Daj mi to, dobra. Bo wyjedź. Dobra. Ja. A wiesz, ty nie wjeżdżam, nie? No to dobra, daj mi to. Już chcesz, masz. Albo dobra, nie, jedź ty, ja sobie. To kończ ten kawałek jakiś tam. No skończ ten kawałek. Ogólnie jeszcze wam nie pokazaliśmy nowego silnika, bo zakupiliśmy też siewnik 4-metrowy do 16, również idealnie pasuje. Tutaj jak sami możecie zauważyć. Ten jest 4-metrowy, a ten jest 3-metrowy. No więc naprawdę jest spoko. Tylko miejsce dla nich jeszcze musimy znaleźć, bo tak wiesz. Na razie tutaj tak na szybko też to obtpieliśmy. Ale to wiecie, później, bo na jesień, jeszcze może przez to lato już będą tutaj na tym polu, no nie? Ale tak już po jesieni to trzeba będzie je schować wszystko, pochować, bo na jesień też na pewno jakieś zboże zimowe, no nie? Trzeba wiedzieć, zasiać. No a tutaj mamy nasze sprzęty, to już były pokazane. Dobra, ja siadam do 60-teczki. Bierz przewracarkę. No właśnie, podpięta jest, tylko muszę tak. A ty sprzedałeś tam tą małą kosiareczkę? Tak. Dobra, dobrze. Tylko tak, musimy zamknąć tylną szybę z tego powodu, ponieważ no troszeczkę. Dobrze, że tak wysoko, nawet w miarę wysoko dźwiga ta 60, bo inaczej to by wadziło. Jak ty jeździsz? No jak normalnie. Dobra, my sobie tutaj już jesteśmy w sumie na łące. Już tutaj ją słyszę, nie? No, na 60 naprawdę jest bardzo, ale to bardzo głośno. A całej wiosce ją słychać, nie? No, ogólnie my sobie tutaj przewrócimy, zanim to Krzychu skosi i się zamienimy później. Czekaj, 18 na godzinę to tak nierealistycznie, no nie? No tak 15 jedź. Dobra, 13 będzie git. Z tą przewracarką. No tu chabazie niektóre nieskoszone, ale to się. Uważaj ich, błoto! Co ty, ja bez problemu, żebym przejechał. Gość, ja wiesz, stanąłem trochę w tym błocie, nie? Aha. No tutaj 3 pokosy na luzie bierze ta przewracarka. No 3 bierz.
Idę odznaczyć drugą łąkę, co? No jedź, jedź, a ja ci chodzę, ja ci pokażę tylko którą, czekaj. No czekam, że ją tu O tą tutaj, obok tej, co kosiliśmy na live'ie. No, czekaj, okej. Tamta jest nawet sporawa łąka. Bo tam... Ja tu drogami jeżdżę. No to tak, ja tylko ci poleciałem pokazać i tyle w sumie. Nie tą koło jak... A dobra, tą. Tu na lewo masz. Zaraz. Na lewo tu? No, ta. Czekaj, ta. Ale ona jest dużo. No właśnie ta. Tam jeszcze jedną belkę masz ty. No ja wiem, no to się później zrobi. No, tu jest jedna, ale to bo to suche będzie tu i tu, więc luzik. Dobra, polecimy. Dźwigniemy. No trochę będziemy to kosić. A tam damy radę, no nie? No. Ogólnie ten odcinek widzicie we wtorek lub w środę, jeszcze nie wiem kiedy. Bo możliwe, że nowa seria będzie na kanale. Jeśli wszystko pójdzie... Znaczy nowa. Już odcinki z tamtej gry się pojawiały, ale teraz mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej dość to ukazywane. Się postaram, ale jak to będzie, to ja nie mam bladego pojęcia. Którą ty masz tam minutę? Już 20? Nie. Którą? Którą minutę tam masz? 11. A. Wiem, że dalej. Co ty? Dobra, ta łąka jest już przewrócona. Więc git majonez. Też to możemy się zamienić. No to tylko tam dojadę tam na tamte pole. No ta łąka jest bitna, nie? Prawda. No, więc tak będzie sobie... Też jest błoto. Spoko. Przewracarka się obrudziła, ale 60 się nie obrudziła. Trochę obciążnik... Koła się obrudziły. I trochę obciążnik się obrudził, ale 60... przewracarka jest strasznie obrócona. Oła, moje uszy. Dobra, ja tutaj stanę w sumie. Dobra, możesz mi dać. Trzymaj. Ogólnie tak, to za ten czas możesz w sumie jechać, przyjechać John Deere'em samym i zebrać tam tą jedną belkę. Okej, postaram się. No to jedź. Tylko odepnij sobie zgrabiarkę. Okej. Dobra, ja tutaj sobie otworzę. A zauważyłeś, że w tym Ursusie jest ten, jak otwierasz to tak skrzypią drzwi? No, a tam wszystko realistyczne, jak zmieniasz dygi, nie? No właśnie, widzę. Widziałeś, ile paliwa jest? Ile? Pilnuj. No 32 litry na luzie starcie. Na to pole. Jeszcze będzie jedno do skoszenia, tylko nie wiem, czy na odcinku raczej się nie wyrobię z tym. No nie, bo na ci się nie wiem, czy się z tym wyrobisz. No ale że trochę tam skosić już, no nie. Jedź naokoło sobie jeździ. No to jeżdżę sobie naokoło. O. Spokojnie, ja wiem jak to mam robić. Bo to jest wysoka, znaczy długa jest, szeroka no. No. Trzeba się to jakoś nastawić. I tam ustaw gdzieś tam koło tamtych dwóch beleczek. Miałeś laga? No, lekkiego. No bo autozapis i dlatego tak. Okej. Okay. Jak ty tym zbierałeś te belki? Jak normalnie. Powiedz, że nie umiesz tym zbierać. W środek wbijałem. Dobra, wszystko mam. No, i tak musimy inne widły wbrać. Takie te samo ten? Tak. Tylko ja nie, a ich nie mam, musimy się szukać. No to ja mam. Spokojnie. No to okay. Dobra, jadę trzecie kółeczko, więc pomału tam się nie śpiesz zbytnio. No co to coś umyje sobie Johna. Ciekawe jak. Nie masz, nie ma. No nie. Wężem na jak. A no to dobra, no to jak wody nie odcięli. Tego to ja tam nie wiem. Ogólnie mamy 17 godzinkę gdzieś. Wiecie, tutaj trawka będzie musiała przez noc poleżeć, żeby to... No żeby to po prostu było fajnie wyschnięte, bo to na suche belki będzie. No przez noc to trzeba będzie kilka razy przewracać pewnie, nie? No jeszcze się raz przewróci i będzie git. No to było suche, bo to na mokre, to później prasa się będzie zapychała, nie? No i w południe gdzieś tak jutro wyjedziemy. Z rana się pojedzie, przywróci, gdzie... Trząsnąć jeszcze, jak nie będzie rosy. No, raczej już nie będzie. O, nie wiadomo. No, trzeba będzie jechać, przytrząsnąć i w południe gdzieś koło 14-13
się pojedzie, to wszystko zgrabić i ten, i zebrać. Bo to już jak będą sprasowane bele, to później już się nic nie dzieje. A deszcz, no, a deszcz, powiedzieć to może już stać. A deszczu jak na razie nie zapowiadają. Na razie słoneczko. No, a jak będziemy kosić na bele mokre, no to trzeba będzie raz, dwa, trzy od razu zwijać. O, skosi... tylko jedną przynajmniej, znaczy tak, jedną mąkę na siano, a drugą na trawę, nie? Bo na siano kiszonkę. No to jeszcze mamy dwie łąki prócz tych. Czekaj, jakie jeszcze mamy, czekaj. Jedną tutaj, tak? Znaczy raz, raz. Chyba, że tam od sąsiada, bo tam sąsiad... Tutaj mamy jeszcze bo ja wiem, łąki ja wiem, sąsiada, gdzie widzisz? Ja tutaj, gdzie ja jestem. Właśnie muszę tam do sąsiada skoczyć z jakąś 07-ką, z bimberkiem. Właśnie gadać, czy on będzie tam coś robił, te łąki, bo on niby ma dwie krowy, ale ma też chyba z 5 hektarów łąk, więc wiesz. Też... 5 łąk jest jego, 5, no. Bo... I trzeba, tak nie wszystkie w jednej kupie, tylko porozrzucane, więc możliwe, że posiadną kiszonkę będzie trzeba jechać gdzieś dalej, ale to zobaczymy. Ej, zobacz, te łąki to jest teraz na tam tutaj, nie? To są wszystkie jego. Tak? Albo no. Z tego, co mi wiadomo, to jedno jest gdzieś dalej łąka. Tak, zobaczymy. Gdzieś dalej, bo jak kiedyś właśnie z nim gadałem, jeszcze jak miał... No jest, jest, tutaj są. Jak miał jeszcze 15 krów, to mu... Krów to mówił, że ten, że ma jeszcze gdzieś tam dalej łąkę. A są, są. Tylko się tam jeszcze zobaczy, dogada się z nim ile łąk weźmiemy. Ja myślę, że z dwie byśmy jeszcze wzięli od niego. Dwie, trzy, no bo my jeszcze mamy swoje dwie. Tak, my mamy raz, dwa, trzy mamy łąki w sumie. Nie, ale dwie nasze jeszcze. Jedna tutaj koło tego pola i jedna tam zaraz koło farmy jest. No tutaj, no to trzy mamy na swoje. Nie, dwie jeszcze małe zostały nasze. Jak, gdzie? O tu na wprost tego pola, co ja jadę jakby, jest taka malutka. A, no to jest nasza, no. No, tamta no. I tam koło farmy jest jeszcze jedna. A, ta, dobra, no. Okej. I dobra, możesz tutaj wjeżdżać 60 i przywracać. Dobra, już da. To mówię, dwie łąki byśmy jeszcze wzięli. Tą, nie? Tutaj tą i tamtą. No nie. Takie dwie większe. Zobaczymy, takie wiesz. Albo trzy, bo są jedna mała i ten. Zobaczymy jak to będzie. Oto wszystko na razie idzie na suchą trawę, na suche belki. No. Ogólnie mamy 18 minut prawie odcinka, więc easy. Ło! Piszą. No, piszą, piszą. O, tam z 13 na godzinę sobie możesz lecieć. No ta 60 nie jest jakoś... fenomenalnie duża, mocna. A do tego, do tej przewracarki też trochę trzeba kłóca, ale sobie daje radę. No. Ale wiesz, też prędkość musi być, większe obroty na wałki, no to, nie? No to tak. No a z tym Ursusem 16 to sobie z tą kosiarką mogę na luzie szybko polatać. Ogólnie zgrabywali będziemy chyba 60. 60, co będziemy? No tak. 60 albo John Deerkiem, bo 16 będzie chodziła z prasą w każdym bądź razie. Więc tam zobaczymy jak to będzie wszystko. No, aż się zapraszaj. Z klasy Roland będzie z prasą chodziła oczywiście, którą pokazywałem. O, trochę duża jest, no ale se radzi. Co? No tak, ta prasa trochę duża jest, nie? A na luzie. No to sobie na spokojnie 16 poradzi. Ogólnie to już jest 6 odcineczek, naprawdę. U mnie na kanale to trzeci. To trzeci. U mnie na kanale to jest trzeci odcinek, ale ogólnie, no bo nagrywałem to na dwa kanały, to jest już 6, nie? Tak. To nie, piąty. Piąty! No to ja jak stawię, to będzie 6. Tak, bo ja mam liczby nieparzyste, a Krzychu ma parzyste. No. Zapomniałem, przepraszam. Nawet spoko ta łąka. No wiem. Jakby przyszło nam tą małą kosiarką kosić, o Jezu. Ale od tego sąsiada to ja myślę, że te trzy łąki to na easy by się wzięło. No bo tam jeszcze na trawę... Dzierżawy, bo ona taką jedną mniejszą i dwie większe, nie? No zobaczymy. Tam z flaszką się do niego podleci. No. Się uda. Wieczorkiem dzisiaj gdzieś tam, nie? Dzisiaj, nie, bo jutro trzeba będzie z rana wstać, żeby... Faktycznie.
Co to nie, w sobotę. W sobotę wieczorkiem gdzieś się poleci. No. Cię spiesz, bo się ci dogonię. No to jak mam się śpieszyć, ja jadę normalnie jeżdżę. Andrzeju. Z jaką prędkością jeździsz? Ja? 15. Aha. No to tu zaraz i tak skończę chyba tą łąkę, nie wiem czy skończę i będę kończył odcineczek też. To już 20 minut, naprawdę szybko to leci. No bardzo. Jeszcze kawałek masz, kilka przejazdów. No tutaj jak jest troszeczkę większa góreczka, to spadają do 15, tak do 14 na godzinę tym. Ale ma czwórkę, ma to Serazi. Na wstecznym to też 14 na godzinę, więc easy. Na wstecznym kosi. Nie, to co? Jak ma, to, bo to jest taka jakby dyskowa, coś takiego, no nie? No wiem, tak, no taka jest. No, a rotacyjną to by rozwalało to jeszcze na boki. No. Inaczej by to jeszcze robiło. A że znów kamień tutaj jest, nie? To też jest dobre, bo możemy te łąki orać sobie i pola tworzyć, nie? No, ale na razie nie będziemy tworzyć. Może... Na razie mamy dużo pól. Na razie... Znaczy mamy 4, ale starczy, no. Dobrze, że jeszcze ten kolega znajomy, taki dalszy, bo to jest naprawdę dalszy znajomy. On tam z moim tatą właśnie kiedyś współpracował, pracowali. To jest taki starszy, koło 40 gościu. Tym właśnie kombajnem. Uważaj, czekaj. Hamulców nie ma. Ja, kolizja na... Ale ja zahamowałem. Kolizja na polu. Stary, ja zahamowałem, ale... Stój, hamuj. Hamuje, to widzisz ty. Dobra. Mówiłeś, że to trzeba hamulce wymienić. Dobra, hop, dobra. A my co sobie, stań tutaj koło mnie. Dobra, stop. Stop. No, próbuję. No stój, dobra. Więc za mordeczkę, ja wam wszystkim bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. I my się widzimy już jutro, najprawdopodobniej u Krzycha, a następny odcinek u mnie już będzie. Więc trzymajcie się, do następnego, na razie, cześć, jelo. Cześć.